przed tym rządem? Zależy, czy to są ludzie uczciwi, czy oszuści. Jeżeli są oszuści, to chwała Bogu, to Polska przeżyje. Jeżeli uczciwie zrealizują to, co obiecali, to jest to katastrofa gospodarcza. Na to, żeby dać człowiekowi 500 zł, trzeba mu zabrać 700. No bo skąd weźmie te 500 zł? Z podatków, nie? Czyli muszę opłacić urzędnika, który ściąga podatki i urzędnika, który te pieniądze jakoś tam wyda. Czyli danie 500 zł to jest zabranie temu samemu człowiekowi 700. To jest kompletny kretynizm. A kogoś się pan obawia? Pana Ziobry i przede wszystkim i pana Macierewicza, jak wszyscy zresztą. Ja myślę, że jeżeli pan Macierewicz wyda rozkaz ataku na Moskwę, to wojsko go nie wykona.